sytuacja robi się kryzysowa, bo zaczyna brakować nam wody. Mam problem z jedną z cel, jak widzicie. Kurde! Bo jedna kosztuje około 1000 zł. Ale teraz jedziemy na spotkanie w sprawie pracy. Żarełko, picie, tankowanie, wszystko za darmo. No i tak, dojechaliśmy. Jak się nie da chodzić na ziemi, no to trzeba zejść pod ziemię. Zmieniło się coś, czy nie? Nic. Nic się nie zmieniło, moje. To jest jeszcze gorzej niż było. Ja cię słucham. Cześć, witamy was tym razem z deszczowej Turcji. Hejka, no jesteśmy uziemieni już od kilku dni. Sytuacja robi się kryzysowa, bo zaczyna brakować nam wody. Napięcie spadło poniżej 12 V. Ja w ogóle prawie nie spałem tej nocy, była straszna burza. W górach to po prostu tak się niesie to echo, że czasami myślałem, że już na nas jakieś skały lecą, także no pobudka co dobre pół godziny. Pod skałami nie stoimy, stoimy w miarę, wydaje mi się, w bezpiecznym miejscu, ale po prostu grzmiało niesamowicie. Ja w pewnym momencie obudziłam się z krzykiem po prostu. No tak, no walnęło to jakby jakiś pocisk gdzieś wybuchł w oddali. No, także... Ojejku. Chyba będziemy kierować się z powrotem do wybrzeża, chociaż tam też pada, ale przynajmniej jest trochę cieplej, no i może nie jest tak burzowo, jak tu w górach. Najgorszy jest ten hałas, słuchajcie, bo jak od kilku dni tak po prostu wali ten deszcz po ten blaszany dach, to już po prostu powoli mamy tego dosyć. Nawet wykuszenie nie daje rady. No niestety, van jest stworzony do ładnej pogody. A propos spadku napięcia, mam problem z jedną z cel, jak widzicie. No przez to po prostu no bateria szybciej się rozładowywuje w całości, no bo próbują balansować tą jedną celę. No, taki problem, nie wiem, czy ona już zepsuta jest, czy co się z nią dzieje. Gdyby nie to, to jeszcze jeden dzień byśmy mogli spokojnie stać. A tak, no muszę się ruszyć, żeby podładować i wyrównać napięcie na wszystkich celach. Monika, piękna zieleninka na talerzyku, a Pawcio, biały ser i dwa rodzaje dżemiku. Będzie brzeżerka. Chwilowo przestało padać, w sumie dobrze dla nas, ale naprawdę dolało. Pola podtopione, czasami woda płynie. Ojejku, jednak w van life najgorszy to jest deszcz. Jeszcze nie wiemy, gdzie jedziemy, ale zobaczymy, jak sytuacja wygląda dalej z pogodą. Jak coś nam się spodoba, to po prostu zostaniemy. Bez planu na razie. Że przestało padać. Mamy braki w wodzie, to sobie od razu zatankujemy. W Turcji praktycznie na każdym cmentarzu jest dostęp do wody. Jest to dobra woda. Niestety znowu zaczęło padać, a jeszcze musimy zatankować wodę, no. Kurde. Czapek przywiózł nas do Alanji. Szukamy teraz miejsca. Chcemy zaparkować gdzieś niedaleko starówki. No jak może się pogoda poprawi, to ją zwiedzimy. To zobaczymy. Szukając miejscówki, trafiliśmy na jakiś taki super punkt widokowy. Jesteśmy wysoko na górze.
Skąd widzimy tą słynną czerwoną wieżę w Alanji, na którą można wejść za niewielką opłatą i podobno rozciąga się z niej piękny widok. No myślę, że nasz widok jest piękniejszy. Mimo tego, że Alanja to duże miasto, udało nam się znaleźć ciche miejsce na noc. Spędziliśmy tu wspaniałą noc. Deszczową, bardzo deszczową, nawet burzową bym powiedziała, ale dzisiaj już wyszło piękne słońce. I wrócimy tu na pewno, bo jest tu staróweczka, chcemy sobie tutaj pochodzić, zobaczyć jak widoki wyglądają naokoło. Ale teraz jedziemy na spotkanie w sprawie pracy. Zobaczymy, czy uda nam się w Turcji znaleźć pracę. Także opowiemy Wam o tym trochę później, bo teraz już jesteśmy prawie że spóźnieni. Także tak. Zbieramy się i lecimy. Już po rozmowie i nigdy bym się nie spodziewał, że kiedyś będę w ogóle takową rozmowę miał w Turcji. Teraz Wam wszystko opowiemy, co i jak. Stoimy sobie w centrum Alanji, film nam się ładuje, bo jest tutaj bardzo dobry internet. A my w tym czasie opowiemy Wam, o co chodzi z tą pracą. Gdybyśmy ją podjęli, to byśmy mogli wtedy uzyskać ikametkę na zasadzie wizy pracowniczej. No bo turystyczne są cały czas zblokowane i nie ma opcji, żeby takową dostać. Pomysł z pracą podsunęła nam Aspen Nuta. Taki ma nick na Instagramie. Niestety nie wiemy, jak masz na imię. Dziękujemy Ci bardzo. Również też za kontakt do Polsko-Tureckiego Biura Podróży Alanja Online. Mieliśmy wspaniałą rozmowę z Agatą. Bardziej towarzyską niż taką w sprawie pracy, że tak powiem. Wymieniliśmy się doświadczeniami i no niestety nie jest to praca, którą możemy podjąć. Niestety nie, bo wtedy oglądalibyście filmy przez kilka miesięcy jedynie z Alanji i okolic. Tak, jest to praca stacjonarna, bylibyśmy tak jakby przewodnikami i krążylibyśmy wokół Alanji. Może czasami bardziej w głąb Turcji, generalnie bylibyśmy uziemieni w Alanji. A my chcemy zwiedzić inne rejony Turcji i jeżeli byśmy mieli tu zostać dłużej, no to po to właśnie, żeby pojechać gdzieś dalej. Także dalej pozostaje pomysł z wyjazdem na 3 miesiące do Grecji, no i powrót do Turcji w maju. Przestajemy kombinować z ikametkami, z jakimiś pozwoleniami i takimi innymi rzeczami. Grecja chyba nas po prostu wzywa i tak jak Włochy nie były nam pisane, cały czas było pod górkę, żebyśmy tam dotarli, tak teraz cały czas los nam sprzyja, żeby pojechać do tej Grecji, także... Dobrze to powiedziałaś, los nam sprzyja. Trzeba znajdować pozytywy w tym, co nam, że tak powiem, nie idzie. No, także Grecja. Postanowione. A my wracamy na górkę, tam do tego średniowiecznego miasta Alanja, bo tam nam się podobało. Cisza, spokój, chociaż to też jest fajnie, może się jeszcze przejdziemy. No. Hejka, witajcie w kolejnym dniu. Dziś trochę się rozpogadza, w końcu przestało padać, więc... Chyba będziemy mieli okno pogodowe, słuchajcie. I może pokażemy Wam tą starówkę w Alanji. Po trzech dniach koczowania. Po czterech prawie. Ale najpierw śniadanie. A na śniadanko dzisiaj omlet z resztek. Został nam jeden placek, pędko kiełbasy tureckiej, trochę żółtego sera, więc robimy sobie taki jeden a la omlecik. Tak, a zobaczcie ile z tego tłuszczu się wytapia z kiełbasy. No, niby wołowa, ale tłusta, nie? No tłusta bardzo, więc smażyłam ją oddzielnie. No, stoimy tu już tyle, że już wszystko pozjadaliśmy, także śniadanie z reszty. A ja Wam chłopaki chciałem coś pokazać. I to nie jest sałatka z pomidorów z cebulą, tylko problem z moją baterią. Jak widzicie, moja jedna cela nie domaga i mam teraz do Was pytanie. Myślicie, że jak dokupię jedną celę, to problem będzie rozwiązany?
czy te trzyletnie cele, które, no, jak widzicie, działają w miarę sprawnie, będą dobrze współdziałały z tą nową. Zastanawiam się, bo jedna kosztuje około 1000 zł. No i teraz nie wiem, co mam zrobić. Dajcie jakąś radę w komentarzu. W nowej fazie, ale jeszcze trochę pracy zostało przede mną. Nic się nie zmieniło, jest jeszcze gorzej niż było. Monika, nie obżeraj się tam, tylko pracy. Nie obżeram się. Skupię słonecznik, to pozwala mi się trochę bardziej skoncentrować. Aktualizuję nasz YouTube, social media i takie tam różne. No cóż, tak właśnie spędzamy czas, jak pada. Mamy czas na pracę. Nie są zbyt długie te okienka pogodowe, co chwilę jednak ciągle pada deszcz. Teraz przestał, więc wyskakujemy na chwilę. Tak, nie dajemy za wygraną. W sumie, jak widzicie, jest dosyć pusto tutaj. To nie tylko przez pogodę. Kolejka linowa, którą można się tutaj dostać z plaży Kleopatra, jest w remoncie, o czym poinformowana Agata na rozmowie. I dlatego mamy taką ciszę i spokój w tym miejscu. W sumie takie szczęście w nieszczęściu. My już porobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, także będziemy się z tym zwijać, ale chcieliśmy Wam pokazać jedną interesującą rzecz. Ciekawostką są te stare zdjęcia, które pokazują Alanię w różnych latach. Tam jest 1915. Ja, niesamowite. Zobaczcie na to, jakie te wzgórza są puste. 1930, 60 i 1970, zaledwie 54 lata temu. Ciągle jest tu tylko kilka domków na wzgórzu i to właśnie na tym wzgórzu, na którym się teraz znajdujemy. Także no, Alania się niesamowicie rozwinęła przez te 50 kilka lat. Jak patrzymy na takie zdjęcia, to trochę taki smutek nas ogarnia, no bo no, nie będziemy już nigdy w stanie zobaczyć tych miejsc właśnie w takim stanie. Niestety, no. Ciągle coś ludzie budują, ciągle coś rozwijają, ciągle ta infrastruktura się powiększa. No i te dzikie miejsca odchodzą w zapomnienie, zostają tylko na zdjęciach. Jest tu zamek, cytadela, cysterny, meczet i do każdego z tych miejsc doprowadzają takie fajne, drewniane alejki. Jest bardzo czysto, bardzo przyjemnie. No na pewno warto to miejsce odwiedzić. Na wzgórzu tym znajdują się również prywatne domy, w których normalnie ludzie mieszkają. Przez te 3 czy 4 dni, jak tutaj jesteśmy, słyszymy, jak ojciec sprowadza dzieciaki do szkoły. Czyli codziennie rano około 8.15, 8.30 dzieciaczki nas budzą swoim słodkim śmiechem. Czy budzą? My i tak rano wstajemy, ale no słychać ich głosy. Niektóre z tych domów można zwiedzić, jak na przykład ten. W tym miejscu znajdują się również rzeczy ręcznie robione, które były wyrabiane w dawny sposób. Oprócz tych nowoczesnych drewnianych deków, są też takie kamienne, brukowane ścieżki, po których kiedyś poruszali się ludzie na osiołkach. Tylko jest mnóstwo kafejek, restauracji, które teraz są niestety nieczynne, ale na pewno w lato tętni tu życie turystyczne. No, jak widzę, tutaj niektóre domy można chyba kupić i wyremontować. Ktoś by miał ochotę? Z takim widokiem na zatoczkę. Super. Muszę Wam powiedzieć, że mi osobiście bardziej podobają się te brukowane ścieżki, którym kiedyś przemierzały, jak już Monika mówiła, osiołki. Jakiś taki fajniejszy klimat. Na samej górze znajduje się cytadela, z drugiej strony zamek, które można zwiedzić odpłatnie. Niesamowite. Spacer zaczynaliśmy
w delikatnej mrzawce w chmurach. Teraz wyszło słoneczko. My to mamy szczęście, nie Moni? No fajnie jest, że nadal jest ciepło, bo jest tak 16-17 stopni. Także to ciągle lepiej niż minus 16. Nam najbardziej przypadły do gustu takie ukryte miejsca jak to na przykład, z których rozciąga się piękny widok na Alanie. Szczególnie atrakcyjny ten widok jest nocą. Wyobraźcie sobie te światła nad miastem. Cudownie. Jesteśmy przy meczecie, którego budowę ufundował sułtan Aladdin Kejkubat. Ten sam, który zdobył Alanię w 1200 którymś roku i ten sam, który zlecił budowę karawanseraj Alara, w którym byliśmy, który widzieliście w ostatnim odcinku. Bardzo ciekawe jest miejsce do tak zwanej ablucji, czyli do obmycia rąk, nóg, takie bardzo stare, piwniczka wprost. Wchodząc tam można było przywdziać sobie takie klapeczki, drewniaki. Cóż za wspaniały człowiek ten Aladdin Kejkubat, sułtan ówczesnej Alanii. Nie dość, że pięknie rozbudował to miasto, to jeszcze sprzyjał vanliferom. Bo oczywiście w takim karawanseraju można było zatrzymać się na 3 dni za darmo. Za darmo się tam najeść, napić, przespać. No fajnie, gdyby teraz jakiś ówczesny burmistrz Alanii zrobił coś takiego dla campervanów. Wyobrażacie sobie stanąć na 3 dni, żarełko, picie, tankowanie, wszystko za darmo. Wow. Serwis, paliwko. Taki van life seraj. Niestety zaczyna znowu padać, pogoda się psuje, więc nie sprzyja nam tu na ziemi. Spadamy do vana i zobaczycie, gdzie was teraz zabierzemy. No i tak, dojechaliśmy. Jak się nie da chodzić na ziemi, no to trzeba zejść pod ziemię. Teraz wam wszystko wytłumaczymy. Pod ziemię, czyli jak już pewnie się domyślacie, idziemy do jaskini. Jest to druga co do wielkości jaskinia w Turcji, udostępniona do zwiedzania. Także no, niezły smaczek przed nami. Jest oddalona o tam kilka czy kilkanaście kilometrów. 11 kilometrów na wschód od Alanii i taka ciekawostka, jest to jedyna jaskinia w Turcji, która jest w rękach prywatnych. Niektórzy z naszych widzów pewnie pamiętają, bo my już raz zwiedzaliśmy jaskinię. Było to we Francji. Jaskinia nazywała się Geoffroy de Padirac. Film pojawi się tutaj, jak ktoś ma ochotę zobaczyć. Szliśmy kawałek na dół i są dwie możliwości. W jedną stronę w prawo 50 metrów, a w drugą stronę jest trasa 300-metrowa, także my idziemy tą dłuższą. Na razie jest ciemno, ale podobno w środku wszystko jest fajnie podświetlone, także idziemy zobaczyć. Jest to jaskinia kresowa, pełna stalaktytów i stalagmitów, pięknie wyrzeźbionych przez wodę. Natura te cuda stworzyła. Można się dopatrywać różnych postaci, na przykład zwierząt, ptaków. Będziemy szukać. O, ja już coś znalazłam. Ja szukam obcego. No jak na razie robi na nas piorunujące wrażenie. Wow, no w tym miejscu komnata ma z 15 metrów wysokości. Po prostu coś pięknego. Tak jak już wam wspominałem, jaskinia jest w rękach prywatnych. W 1997 roku zaczęto tutaj instalować oświetlenie, wstawiać platformy. I rok później, we wrześniu 1998 roku, jaskinia została oddana do użytku publicznego. Cały teren wydzierżawiono na okres 49 lat, także spieszcie się, żeby nie zamknęli. Droga kończy się podwodnym jeziorkiem.
jaskini jest bardzo ciepło, około 20 stopni, więc nie trzeba się ubierać grubo. Ja założyłam płaszczyk przeciwdeszczowy, bo jest też bardzo wilgotno. W niektórych miejscach cieknie na głowę, ale i tak mniej cieknie niż na zewnątrz. Także jest fajnie. Dużo schodów, ale schody nam są niestraszne, jak widzieliście w ostatnim odcinku. W środku jest bardzo duszno ze względu na tą wilgotność powietrza wysoką. No i na dworze też jest wilgotno, bo para deszczy. Cały czas leje. No, ja uważam, że fajnie zwiedzić tą jaskinię. Jest bardzo ładna, choć no, nie dorównuje go Free de Pas d'Irak. Ale tak to już jest, że jak się coś zobaczy mega, mega pięknego, to później podobne obiekty nie robią już tak ogromnego wrażenia. Ale jest ładna. Warta zobaczenia moim zdaniem. Piękne stalaktyty, stalagmity. Fajnie jest. Gra światła mogłaby być trochę lepsza, ale troszkę lepsze podświetlenie. W niektórych miejscach jest dosyć ciemno. Bilet kosztuje 150 lir od osoby, także no jak na obiekt prywatny uważam, że nie jest to cena wygórowana. Nie. Jedziemy dalej w tą piękną turecką, słoneczno-deszczową pogodę. Uciekliśmy od deszczu. Znaleźliśmy miejscówkę przy jakiejś opuszczonej restauracji przy plaży, której no, trochę ubyło z powodu sztormów, jakie były ostatnio. Jest strasznie dużo śmieci, no był sztorm, także to wszystko wypłynęło gdzieś tam. No i wygląda jak wygląda, no niestety. No. Za nami, jak widzicie, opuszczona restauracja. Duży plac, zielono, palmy, no to czego więcej chcieć, no. Słonko już powoli zachodzi, żegna nas dzisiaj, tak samo i my was dzisiaj żegnamy z tej właśnie okolicy. Mamy nadzieję, że dobrze się z nami bawiliście. Zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz. No i do zobaczenia w środę. Trzymajcie się. Hej! Hej.